Czy proporcja 3 dwunaste równa się 5,35 piątych jest prawdziwa? Aby to sprawdzić, musimy obliczyć i porównać wartość tych ułamków. Najprostszym sposobem obliczenia jest sprowadzenie obu ułamków do najprostszej skróconej formy. Zajmijmy się najpierw trzema dwunastymi. Zarówno licznik, jak i mianownik są podzielne przez 3. Dzielimy licznik i mianownik przez 3. 3 podzielić przez 3 to 1. 12 podzielić przez 3 to 4. Tak więc 3,12 jest dokładnie tym samym co 1 1,4. Spróbujmy teraz to samo zrobić z ułamkiem 5,35. 5 przez /35. 5 35. Zostawiam trochę miejsca, tak abyśmy mogli wykonać to działanie. Obie liczby są podzielne przez 5, tak więc podzielmy licznik i mianownik przez 5 to w liczniku mamy 5 podzielić przez 5, czyli 1. W mianowniku 35 podzielone przez 5 to 7. Aby proporcja była prawdziwa, to 1 czwarta musiałaby się równać 1 siódmej. Nie jest to prawda. Proporcja jest więc błędna.